dzień dobry, dzień dobry. Czekajcie, tak patrzę, nie mogę się już przesunąć, więc musi tak zostać obraz. Witam się z wami serdecznie. Słuchajcie, miałam dzisiaj dylemat, którą użyć paletkę, ale strasznie korci mnie jeszcze jeden filmik, zanim jeszcze użyję którejś z tych paletek. Na pewno jeszcze przygotuję wam takie przeglądy, czyli taki filmik z przeglądem tej paletki i tej, osobno oczywiście, a dopiero potem zrobimy sobie nimi jakiś test, jakiś makijaż. Natomiast strasznie jeszcze korci mnie zrobienie filmiku, odtworzenie pewnego makijażu, który dodam wam na końcu mojego filmiku pewnie, albo może nawet na miniaturce, ale korci mnie odtworzenie makijażu Ady Grodkowskiej, która po prostu jest dla mnie mistrzynią makijaży. I używała właśnie do tego celu Eveline Cosmetics Burn All in One, dokładnie tej paletki, którą ja właśnie na szczęście posiadam, przy współpracy oczywiście z marką Eveline. Także tak wyglądają te cienie. No, powiedzcie, że nie są ładne. Także, no jest dla mnie inspiracją. Powiem wam, że jest dla mnie inspiracją. Na miniaturce zobaczycie ten makijaż, który wykonała Ada. Ja spróbuję zrobić mini odtworzenie tego makijażu, chociaż na pewno wiecie, i tego nie muszę mówić, że będzie mi to trochę ciężko szło, gdyż, no, Ada jakby nie było. Po pierwsze dla mnie jest profesjonalistką, a po drugie, nie ukrywam, że ma przepiękną, po prostu wyrównaną, duże oko, dużą powiekę, i może sobie, wiecie, ma miejsce po prostu do tego, żeby się, do tego, żeby się pobawić cieniami. U mnie będzie to nieco trudniejsze, ale chciałabym chociaż w połowie uzyskać taki efekt jak ona. Także dziś inspiracją moją jest Ada i spróbuję odtworzyć wam makijaż przy użyciu właśnie tej paletki Burn. Także zrobimy sobie też cały makijaż. Ja póki co mam tylko naniesiony krem, słuchajcie, także teoretycznie baza jest. Teraz użyję sobie Elizabeth Arden, to jest ten Pure Finish Mineralny Moisturizer, czyli taki nawilżający tinted z SPF 15. I ja miałam w kolorku medium 03, chyba kociaki mi się dobijają. Także pozwólmy sobie nałożyć. Ja zrobię to palcami. Ok, mam naniesiony. Myślę, że śmiało mogę jeszcze chyba dołożyć, bo to jest taka za delikatna warstwa, prawie że nic niewidoczna. Więc jeszcze dołożę sobie odrobinkę. Fajny jest ten tint, dlatego że można go dokładać i nie mamy żadnego tutaj, wiecie, efektu jakiegoś takiego niepożądanego, że jest za mocno, że się coś odznacza, albo coś w rodzaju efektu maski. Teraz pozwolę sobie bardzo delikatnie, bardzo dosłownie delikatnie przypudrować to miejsce. Nie patrzcie na moje włosy, ale są znowu do umycia. Znaczy, wczoraj je myłam, są do wyprostowania, może tak, nie do umycia. Okej, co ja chciałam zrobić? Chciałam przypudrować, do tego użyję tego Revolution Luxury Powder. Dobrze, gdzie jest mój pędzelek? Jest, poczekajcie, muszę sobie to gdzieś wysypać. Okej. Omiatam sobie twarz. Chciałyście, więc niech będzie. Wiecie, że ja nie przepadam, ja nie lubię przypudrowywania, bo ja nie lubię się malować w ogóle ogólnie, więc jak ja maluję sobie twarz, to jest to naprawdę takie delikatne, więc nie ma nawet tutaj czego przypudrowywać, bo ta ilość na przykład u mnie, słuchajcie, podkładu zazwyczaj jest znikoma, po prostu najzwyczajniej na świecie. Okej, teraz może zróbmy sobie brwi. Brwi zrobimy sobie Goof Proof Brow Pencil. Ja mam w numerku 3. Troszeczkę zarysujemy sobie te brwi, bo one są za jasne. Miałam przed chwilą tutaj, słuchajcie, otwarte okno, ale zamknęłam, bo sąsiedzi są w ogródku i trochę było słychać głosy. Przejdźmy teraz do samej aplikacji, słuchajcie, cieni. Więc mamy palecie i tak jak Ada zaczynała, słuchajcie, pierwszy cień, jaki weźmiemy i użyjemy go tutaj na załamaniu, to będzie to ten matowy taki, wydający się być żółtym, ale jednak taki lekko żółto-biały, nie wiem, taki trochę ekri. I ja użyję go tutaj pod brwią, o, tak może powiem. Teraz słuchajcie, kolejnym krokiem, jaki wykonam, to będzie użycie tego cienia
Ten cień użyła Ada, aby zbudować sobie załamanie. Ja spróbuję zrobić to samo. Także próbujemy. Jak widzicie, pigmentacja nie jest nie wiadomo jak powalająca, ale jest widoczna. Ja myślę, że jest ok. Teraz przejdziemy, słuchajcie, do innego cienia. I czekajcie, zmienię też do tego celu pędzelek. Proszę, ale bardziej zbity, słuchajcie. Teraz użyjemy sobie ten tutaj, ten taki prawie jeden z najciemniejszych tutaj, bo ten jest najciemniejszym brązem, ten jest taki pomiędzy, że tak powiem, i tym kolorkiem. Tutaj trzeba już uważać, bo pigmentacja jest ciut mocniejsza i teraz sobie zbudujemy. Zbudujemy sobie makijaż. To już jest taki ciemniejszy kolorek. I teraz słuchajcie, użyjemy sobie ten najciemniejszy tutaj z cieni. Najpierw nałożę go, słuchajcie, na... Najpierw nałożymy go sobie na zewnętrzny tutaj o kącik. To już jest, jak widzicie, taki ciemny. Zastanawiałam się, słuchajcie, jak to wypada, bo jeżeli chodzi u mnie, to ten brąz zupełnie inaczej wygląda na mojej powiece, mimo wszystko, niż na przykład ten sam cień u Ady. Nanoszę go na zewnętrzny i na wewnętrzny kącik oka i za chwilkę je połączę, za chwilę je rozetrę. O, drugie oko tak samo. Tak by to wyglądało. Teraz co zrobię? Nałożymy sobie, słuchajcie, ten piękny taki, ten tutaj różowy, ten piękny różowy cień. I ten cień, słuchajcie, zaaplikuję sobie na dolnej powiece, że takim pędzelkiem języczkowym, krótkim. O, i naniosę ten różowy cień na dolną powiekę. I tutaj już, jak widzicie, pigmentacja jest po prostu super ekstra. Ok, tak by to, słuchajcie, wyglądało na ten moment. I teraz zaaplikujemy sobie, tak jak Ada, ten tutaj metaliczny, ten taki ładny cień. Również spróbuję zrobić to tak jak Ada, czyli przy użyciu palców. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, słuchajcie. Fajnie się przenosi na palec. Teraz zobaczymy tylko, czy przetransferuje się nam tak samo fajnie na środek naszej powieki. Słuchajcie, myślę, że nieźle. Tak by to wyglądało, ale spróbuję zrobić to samo, co ona i użyjemy tutaj, posłużymy się, słuchajcie, posłużymy się, tylko gdzie ja to teraz mam? I jestem z powrotem i użyjemy sobie tej bazy z Nexana, niosę ją sobie o ciupinkę, słuchajcie. Jeszcze raz w to samo miejsce. Teraz spróbujemy zaaplikować jeszcze raz ten sam cień. Dokładnie w to samo miejsce. Dobrze. To samo spróbuję zrobić, słuchajcie, teraz w zewnętrzny kącik oka. I tak, słuchajcie, wykonany makijaż. Ja już zostawiam. Tak by to wyglądało. Tak wygląda. Ja wiem, że to bardzo odbiega od tego, który wykonała Ada. Nie wiem, czego to zasługa. Jak widzicie, ja używałam dokładnie tych samych cieni. Natomiast każde oko, każda skóra, każda cera jest też inna, także jeżeli chodzi o Adę, to w jej przypadku, słuchajcie, jednak ona ma jaśniejszą karnację, więc na pewno to też w jakiś sposób oddziałuje. Teraz pozwólcie, że jeszcze tylko domaluję rzęsy. Najpierw zalotka. I domalujemy sobie rzęsy, zrobimy to pierwszym, lepszym, słuchajcie, jaki tutaj mam tusz, mamy tutaj Clinique High Impact Mascara. Ja nie doklejam rzęs, ten efekt nie będzie aż taki kolosalny, wiecie, i taki superowy jak u Ady. Taki spektakularny, ale jakiś tam będzie. Natomiast dla mnie jest to zbyt słaby efekt ogólnie, jeżeli chodzi o tusz, więc na pewno poprawimy to sobie jeszcze innym tuszem. Ok, teraz poprawię sobie, słuchajcie, jeszcze innym tuszem. Będzie to Lash Extension Mascara od Lovely.
Muszę poprawić, bo ten efekt jest zdecydowanie dla mnie za słaby, mało widoczny. Teraz widzę już i podkręcenie, i wydłużenie. I właśnie taki efekt chciałam uzyskać. Także jak widzicie, Lovely spisuje się dla mnie na przykład lepiej niż sam Clinique. Ja myślę, że wystarczy, nie chcę przedobrzyć, słuchajcie. Jedyne co mi zostaje, to użyjemy sobie jeszcze bronzera i będzie to bronzer ten co ostatnio, czyli Vibo Beach Cruiser i to jest 01 Sandstorm. I do tego użyję sobie mojego pędzelka z Essence od Asi. Szczypuję nadmiar. Leciusieńko, ja nie chcę mieć dzisiaj, wiecie, mocnego makijażu, ponieważ nie potrzebuję. Ale chcę ocieplić ciut-ciut twarz. A ten bronzer mi to umożliwia. No słuchajcie, niby ma w sobie te drobinki, ale one są jakoś niewidoczne. Nie wiem, czego to zasługa. Myślę, że jeszcze śmiało tutaj mogę... Śmiało mogę dodać produktu. Jedyne, co nam brakuje, to rozświetlenie. A jeżeli rozświetlenie, to nie mogę się oprzeć, żeby, słuchajcie, nie użyć oczywiście Maxineczki. Ja uwielbiam ten rozświetlacz z paletki Maxi, czyli Pure Glow. I dosłownie ociupinkę. Gdzieś czuję tu włosa. Sobie dołożymy. To jest bardzo bezpieczny produkt. Możemy dokładać i nic się nam nie stanie. Uwielbiam go tutaj nad ustami, czyli u kopidła. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Bardzo delikatnie, bardzo subtelnie, a jednak coś daje. Ok, i jeszcze tylko tu ociupinkę, bo tutaj dałam zdecydowanie mniej. Jeżeli chodzi o pędzelek, to używałam pędzelek od Magdy Pieczonki. Dobrze, ja myślę, że słuchajcie, wystarczy. Ja nie chciałam przerysowanego jakiegoś makijażu, mogłabym nawet dorzucić, słuchajcie, ten fiolet, ale już bym za mocno namieszała. Także tak by to wyglądało. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba moje odwzorowanie, jakby, że tak się wyrażę, makijażu oczywiście Ady. U Ady wygląda to fantastycznie, wiem, tego nie musi mi nikt pisać. Ja cały czas się uczę. Wydaje mi się, że efekt jest naprawdę ładny. Wiadomo, że nie jest to, co być powinno, ale jest ładny. Jest ładny, mi się podoba. Ja jestem z siebie zadowolona. Wiadomo, że jeszcze dużo pracy przede mną, żeby chociaż móc być w połowie tak dobrym, tak dobra, jak jest Ada. Ale, no ale słuchajcie, czy to jest złe? No nie. Także tak by to wyglądało. Dajcie znać, co myślicie. Jeszcze powinnam pomalować usta. Tylko tutaj już mam dylemat. Ale chyba wiecie co? Ada ma matowe usta, a ja sobie zrobię po prostu tylko balsamem, tym z pudełeczka z Birchboxa, ponieważ to mi za chwilę nada różowy kolor. To jest, słuchajcie, dokładnie ten Arrow Boost, czyli taki... balsam, który dopasowuje się do Waszego pH i jak widzicie, on za chwilkę będzie różowy. Także różowe usta, jak najbardziej tak. Ada użyła, słuchajcie, matowych, również takich mniej więcej coś takich bordowo-różowych ust, więc myślę, że jest ok. Dajcie znać, co myślicie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, co byście zmieniły. No i jak u Was spisuje się, słuchajcie, ta paletka Burn. Dajcie mi znać przede wszystkim, czy mniej więcej chociaż trochę wygląda to podobnie jak u Ady. Ja mam wrażenie, że u niej te kolory zupełnie inaczej na powiece się zachowywały. Zupełnie inny pigment, zupełnie inny kolor jakby osiągała. Nie wiem, czego to zasługa. Dajcie mi znać, oczywiście, tak jak mówię, cały czas się uczę. Ale mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę do góry. Ja odezwę się do Was niebawem z jakimś innym filmikiem. Witam bardzo serdecznie. To była inspiracja Adą Grodkowską, make-up. Wygląda to tak. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, buziaki, bajo!